A zobaczę. Ła! Ale goło, Boże, nie można przejść. No faktycznie jest. I to bez kopania. Poważnie. Co, Michał? Patrzymy? Dobrze. Przypadkowo odkryta następna sztanga. No. Przypadkowo to oficjalnie powiedziane, ale wiadomo, że trzeba troszeczkę terenu znać, żeby ją odnaleźć. A patrzysz, czy poleci to drzewo? No, trzeba będzie obserwować. No wiesz, ten kto tu będzie stał, tego może przycisnąć. No tak, to wchodu do sztolni od razu. Nie ma, zmiłuj się, drzewo leży. Oparte tam o drugie, jak widać u góry. Pięćset metrów sztolni. Powiem ci, że nie jestem w stanie uwierzyć po tej warpie, którą tutaj widzę, takiej małej. Nie ma warpy. No nie ma warpy właśnie. Znaczy to nie jest jedna sztolnia, to są dwie wzajemnie przecinające się sztolnie. Cały kompleks? Tak. No właśnie. Idzie woda. Nieźle. No to by się gracka przydała tutaj. Teraz to weźmiemy i poprawimy. I spuścimy trochę wody więcej. No, 2 metry jest gdzieś tego szybiku, aż tam po to drzewo. Siema, Paweł! Leci, 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 leci. Poświecimy, jak tu leci w środku. O! I co tu mamy? Ładna komora na początku. I później jest sztolnia. Głęboko. Spokojnie, mamy czas. Upuścimy. Stemple. Podcięte, górnicze. Tam jest duża komora dosyć. Fajnie. Dobra. No to co? Następny ogląda. A my czekamy, aż ta woda spłynie cała. Zrobiła się rzeka. Ale to jest jeszcze dużo spuszczone. 2 dni. Nie, ja myślę, że nie.